Oto dlaczego właśnie Paryż jest drugim najczęściej odwiedzanym miastem w całej Europie. Dzisiaj atrakcje Paryża, przez które pokochaliśmy to miasto, pomimo że nas tam okradli. Ale o tym za chwilę. Co warto zobaczyć w Paryżu, zwłaszcza jeśli wybierasz się tam na przykład tylko na weekend? Paryż oferuje tak wiele atrakcji, że zobaczenie większości z nich w kilka dni jest po prostu niemożliwe. Najchętniej zatrzymalibyśmy się tam na miesiąc, żeby na spokojnie móc sobie wszystko pozwiedzać i jeszcze pożyć troszkę klimatem tego miasta. Chociaż pewnie i miesiąc to byłoby za mało. Niestety jednak byliśmy w Paryżu tylko na weekend, więc trzeba było zdecydować się tylko na wybrane atrakcje, resztę pozostawiając na przyszłą, na razie teoretyczną wizytę w Paryżu. Na które atrakcje zatem warto się zdecydować, odwiedzając Paryż na 2-3 dni? Oto nasze ulubione miejsca i atrakcje miasta, które polecamy zobaczyć podczas krótkiego wyjazdu do Paryża. Pamiętaj też, że planując zwiedzanie niektórych z tych atrakcji, trzeba brać pod uwagę zdarzenia losowe, bo my mieliśmy taką sytuację na przykład z wieżą Eiffla, ale o tym troszkę później. Jako bonus opowiem też, jak można zminimalizować ryzyko zostania okradzionym przez kieszonkowców w Paryżu. I nie będzie to czysto teoretyczna opowieść, bo nas właśnie okradli w metrze, ale o tym też nieco później w tym filmie. Paryż już od dawna pozostawał na naszej liście bucket list miejsc do zobaczenia. Był już nawet konkretny plan i data na 2020 rok. Na kwiecień mieliśmy zaplanowaną Wenecję, a na maj właśnie Paryż. Jednak w lutym 2020 roku zaczęło się powoli wszystko zamykać, z przyczyn wszystkim nam chyba znanych. Koronawirusa. I musieliśmy odłożyć marzenie o Paryżu na inny termin. Przyszło nam czekać na to ponad 2 lata, ale w końcu wsiedliśmy w auto i pomimo awarii samochodu pojechaliśmy podziwiać miasto zakochanych. Zacznijmy zatem od najciekawszych atrakcji Paryża, które udało nam się zwiedzić. Kolejność zupełnie przypadkowa. Bazylika Najświętszego Serca to bardzo ciekawe miejsce na mapie miejsc wartych odwiedzenia w Paryżu, ale z tego miejsca warto też zobaczyć piękny widok na miasto, który sam w sobie też jest już ciekawą atrakcją. Bazylika powstała w 1914 roku za sprawą dwóch francuskich przemysłowców, którzy po wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1870 roku obiecali, że jeśli zobaczą jeszcze Paryż po wojnie, takim jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku czci Serca Jezusowego. Bazylika wybudowana została na szczycie wzgórza w 18 dzielnicy Paryża. Nie można oczywiście pominąć tak znanej atrakcji Paryża jak Łuk Triumfalny. Ten monumentalny pomnik stojący na placu Charles de Gaulle został wybudowany w XIX wieku dla uczczenia walczących i poległych za Francję podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Są na nim nazwiska generałów i marszałków, a wśród nich nazwiska 7 Polaków. Łuk Triumfalny w Paryżu ma niemalże 50 metrów wysokości i aby wejść na samą górę, trzeba pokonać 284 schody. Jeśli myślicie, że w przedniej kieszeni i spodni macie bezpieczny portfel, zapomnijcie. To właśnie w drodze na Łuk Triumfalny okradli nas kieszonkowcy w metrze. Poważnie, wyciągnęli mi portfel z przedniej kieszeni, także nic nawet nie poczułem. A w tym czasie drugi wyciągnął mi portfel z przodu, z przedniej kieszeni, gdzie tam jest ciasto, jak sam go wyciągam, nawet nie poczułem. Nic nie poczułem, masakra, są tak wprawieni. Kiedy się zorientowałem, drzwi metra się zamknęły i zresztą już to wszystko opowiadałem w naszych filmach z Paryża, dlatego jeśli chcesz zobaczyć, jak to było i gdzie to się wydarzyło, to link do naszych vlogów z Paryża będzie na końcowym ekranie i na dole w opisie tego filmu. Największe muzeum sztuki na świecie – Louvre. Paryski Louvre to jedno z największych i najczęściej odwiedzane muzeum sztuki na świecie. Kompleks budynków Louvre wynosi ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Znajduje się tam ponad 350 tysięcy dzieł sztuki, a wśród nich takie dzieła jak Mona Lisa, Leonarda Da Vinci czy Wenus z Milo. A wiecie, że Mona Lisa była kiedyś ukradziona? W 1911 roku. Muzeum w Louvre zostało otwarte 10 sierpnia 1793 roku i miało wtedy w posiadaniu 537 obrazów. Ponad 80% odwiedzających Louvre przybywa tu tylko po to, żeby zobaczyć Mona Lisę. Żeby zobaczyć wszystkie dzieła w Louvre, zakładając, że na każdy z nich poświęcilibyście 30 sekund, potrzeba by było 100 dni. Katedra Notre Dame. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych katedr na świecie, czyli Katedra Notre Dame, która była budowana ponad 180 lat. Katedra Notre Dame. 15 kwietnia 2019 roku doszło do dużego pożaru w katedrze, a w jego konsekwencji do bardzo dużych zniszczeń, m.in. zawalenia dachu, części sklepień i iglicy katedry. Wiele osób może kojarzyć to miejsce też z animowanego filmu Disneya, Dzwonnik z Notre Dame, który powstał na podstawie książki Victora Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu. Pola Elizejskie to aleja Paryża łącząca plac de Concorde z placem Charles de Gaulle, na którym znajduje się Łuk Triumfalny. Pola Elizejskie to wiele teatrów, kin, restauracji i ekskluzywnych sklepów. Jest to miejsce bardzo licznie odwiedzane przez wielu turystów.
Na naszej liście nie mogło oczywiście zabraknąć ikony Paryża, czyli wieży Eiffla. Budowla ta jest najwyższą w Paryżu, a w momencie jej wybudowania była najwyższą budowlą na świecie. Wieża powstała specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 roku i miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej oraz być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i technicznej Francji. Wieża miała być rozebrana po 20 latach. Gustave Eiffel nie chciał jednak do tego dopuścić i założył na wieży laboratorium aerodynamiczne. Dopiero jednak po udanym eksperymencie z telegrafem bez drutu odstąpiono od jej demontażu. Na chwilę przed rozpoczęciem I światowej wieża zapewniała Paryżowi kontakt z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami. Do tej pory używano gołębi pocztowych. Jeśli planujesz wjechać na wieżę Eiffla, to aby ominąć kolejki, warto zamówić bilet online. Trzeba jednak mieć na uwadze, że może przytrafić się coś, co właśnie przytrafiło się nam i przez co mieliśmy spory dylemat, czy wjeżdżać na górę, czy nie. Ale pięknie to wygląda, jak się ten czubek tak chowa w tych chmurach. Mianowicie tego dnia były bardzo niskie chmury, co nie uniemożliwiało wjazdu, ale nie widzielibyśmy nic poza mgłą. Jaka decyzja zapadła? To zobaczycie w naszych vlogach z Paryża, do których link będzie na końcowym ekranie. Plac de la Concorde. Plac zbudowano w latach 1755-1775 i miał po drodze kilka nazw. Na placu była ustawiona kiedyś gilotyna, która pozbawiła życia ponad 1300 osób. Na środku placu ustawiony jest egipski obelisk, ważący ponad 230 ton. Obelisk liczy sobie ponad 3300 lat. Ogród Luksemburski powstał około 1630 roku na życzenie drugiej żony i wdowy po Henryku IV. Znajdziecie tam też Pałac Luksemburski. Jedną z większych atrakcji tam jest fontanna Medyceuszy. Park jest głównym miejscem wypoczynku i rekreacji na lewym brzegu Sekwany. Jest to najsłynniejszy i najpiękniejszy ogród w Paryżu. Ponad 28 hektarów, 100 rzeźb, roślinność, ławeczki, fontanny, Pałac Luksemburski. Jest tam też rozrywka dla dzieci, aby się nie nudziły, można wypożyczyć drewnianą łódkę, którą można puszczać na niewielkim akwenie wodnym. A tu, moi drodzy, można sobie taką łódkę wypożyczyć 6 euro za pół godziny. Panteon w Paryżu został wybudowany pod koniec XVIII wieku jako kościół pod wezwaniem świętej Genowefy. Od 1885 roku pełni rolę mauzoleum wybitnych Francuzów. To jest Panteon, moi drodzy. Panteon w Paryżu. W Panteonie znajdują się grobowce wielu wybitnych osób, a wśród nich Marii Skłodowskiej-Curie. Moulin Rouge. Jeśli chcesz zobaczyć tak popularne i znane chyba na całym świecie show, no i masz 118 euro na bilet za osobę, to myślę, że musi to być na pewno super przeżycie. My niestety w momencie, kiedy odwiedzaliśmy Paryż, nie mogliśmy sobie na to pozwolić, ale kiedyś na pewno będziemy chcieli tam wrócić i na takie show w Moulin Rouge się wybrać. Jeśli planujesz odwiedzenie Moulin Rouge, to pamiętaj, że cena nie zawiera obiadu, a jedynie jakieś napoje. Zrób też rezerwację online, bo jak można zobaczyć na ich stronie, bilety są często wyprzedane. Moulin Rouge zostało otwarte 6 października 1889 roku. Znajduje się w dzielnicy Czerwonych Latarni, gdzie jest też bardzo dużo sklepów z akcesoriami... wiadomo jakimi. Na przestrzeni lat Moulin Rouge stało się słynne z wykonywanego tam kankana. Dzielnica artystyczna. Paryż ma swoją dzielnicę, która skupia artystów. Mieszkali tam i tworzyli naprawdę znani na całym świecie artyści, m.in. tacy jak Pablo Picasso, Salvador Dali czy Vincent van Gogh. Dzisiaj głównym punktem dzielnicy artystycznej jest plac Tertre. Przepraszam, jeśli wymawiam to źle. Na ten plac udało nam się trafić dopiero ostatniego dnia naszych przygód w Paryżu. Znajdziesz tam wielu artystów, malarzy czy rysowników. Miejsce to ma świetny klimat. Warto pospacerować tymi uliczkami albo usiąść na kawę i chłonąć klimat tego miejsca. Jaki Starbucks tutaj nawet klimatyczny. Ogrody Tuileries to jedno z piękniejszych miejsc w Paryżu. Ponownie przepraszam, jeśli źle to wymówiłem. Łączą one Louvre z placem de la Concorde. Słuchajcie uważnie. Jardin des Tuileries. Ne? Ne? Weź to powtórz. Jardin des Tuileries. My mieliśmy okazję spacerować nimi właśnie w drodze do Louvre. W ogrodach można podziwiać piękne posągi, odpocząć i chwilę podładować baterie przed dalszym zwiedzaniem miasta. Można też napić się tam na przykład kawy w jednej z kawiarenek na świeżym powietrzu. Latem też jest tam karuzela. Paryż oferuje jeszcze naprawdę wiele atrakcji. Jedną z nich, nad którą ubolewam, że nie zdążyliśmy jej odwiedzić, są katakumby. Jest to podziemna sieć korytarzy, która jest pozostałością po kamieniołomach, z których za czasów Cesarstwa Rzymskiego wydobywano wapień. W 1786 roku z powodów sanitarnych król Ludwik XVI zlecił przenoszenie tam zwłok z paryskiego cmentarza. Miało to zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii dżumy w przeludnionym mieście. Obecnie część katakumb jest dostępna dla turystów. Jeszcze wspomniany wcześniej bonus, czyli jak nie zostać
zostać okradzionym w paryskim metrze? Tutaj tylko z grubsza opowiem, jak wyglądała cała sytuacja i na co uważać. Aby zobaczyć więcej na ten temat, zapraszam na nasze vlogi z Paryża. Wchodząc do metra, jeden z kieszonkowców złapał mnie za nogę, udając, że zaplątały się jego słuchawki o mojego buta. Przykucnął i trzymając mnie za nogę, jakby sprawdzając, czy coś mu tam nie przydepnąłem, po prostu odwracał moją uwagę. W tym czasie druga osoba musiała mi wyciągnąć portfel z przedniej kieszeni spodni. Także twój portfel w przedniej kieszeni też nie jest bezpieczny. Zatem pamiętaj, że jeśli ktokolwiek będzie łapał cię za nogę, za rękę, nawiązywał jakikolwiek kontakt fizyczny, to może to być próba odwrócenia twojej uwagi. Chwytaj się wtedy szybko za kieszeń czy torebkę, w której masz portfel albo telefon, czy jakiekolwiek inne cenne rzeczy. Facet, który mnie łapał za nogę, że niby mu się zahaczyły jego słuchawki o moją nogę, coś tam właśnie, on całe zamieszanie stworzył, to był chyba najlepiej ubrany facet w metrze, w płaszczu, w ogóle byście go nie podejrzewali, że to może być jakiś kieszonkowiec. Więcej spostrzeżeń na temat tego, jakim udało się wyciągnąć mi portfel z przedniej kieszeni, znajdziesz w pozostałych filmach z Paryża, na które serdecznie zapraszam. Na szczęście obyło się bez dużych strat, ale pierwszy raz. Jakie jeszcze atrakcje Paryża są warte zobaczenia, wybierając się tam na weekend? Koniecznie napisz w komentarzu, czego na tej liście zabrakło. Jeśli interesuje Cię, jak wygląda i jak można zorganizować taki wyjazd weekendowy do Paryża, to zapraszamy na ten film tutaj, który widać już na ekranie. Znajduje się tam seria vlogów, w której pokazujemy, gdzie zabukowaliśmy hotel, ile nas kosztował, gdzie zaparkowaliśmy auto na weekend i tak dalej. Na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!